Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lew, to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Akta 2. Czy Purple Freddy i Shadow Bonnie byli przy śmierci Purple Gaia? Shadow Bonnie reprezentuje śmierć właśnie Purple Gaia w Sojus Pink Trapa. A czy Purple Freddy był przy śmierci? Prawdopodobnie jest to bardzo możliwe, gdyż on nas prowadzi w minigierce, w której również możemy zobaczyć, jak pracownik umiera w sprężonym kostiumie. Następne pytanie od Arek Okoń. Playfox, czy w FNAF 3 gramy Henrym? Wszyscy doskonale wiemy, Henry występuje w najstarszych częściach FNAFa, czyli we FNAF Simulator, który dzieje się już po FNAF 3. Moim zdaniem we FNAF 3 nie gramy Henrym, bo według mojej teorii we FNAF 3 Stróż Nocny umiera w pożarze, a Spinktrapowi udaje się uciec. A Henry dopiero prawdopodobnie popełnia samobójstwo we FNAF Simulator, aby dołączyć do swojej córki. Następne pytanie od pan Ozzy1. Czy Molten Freddy to Ennard? Molten Freddy jest to Ednard, od którego została odłączona Baby. I również pozdrawiam. Następne pytanie od Henryka. Playfox, dlaczego w FNAF 4 koło łóżka jest kroplówka i tabletki? Są to małe easter eggi, które nawiązują do choroby dzieciaka po tym, jak został ugryziony w płat czołowy przez Fredbera. Następne pytanie od Funtime Cox. Czemu Foxy ma zniszczony pysk? Czy to ma jakieś znaczenie w ugryzieniu płatu czołowego? Nie, po prostu on jest taki zepsuty. Moim zdaniem to nie on spowodował ugryzienie, tylko Toychika. Nawet jej dialogi w Ultimate Cast Night nawiązują właśnie do tego ugryzienia. Okej, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam na Discorda i widzimy się w następnych materiałach, więc zatrzymajcie się i cześć! Bye!